Żydzi odstąpili go i rzekli mu, jak długo trzymać będziesz dusze nasze w napięciu? Jeśli jesteś Chrystusem, powiedz nam wyraźnie. Odpowiedział im Jezus, powiedziałem wam, a nie wierzycie. Dzieła, które ja wykonuję w imieniu Ojca mojego, świadczą o Bogu. Lecz wy nie wierzycie, bo nie jesteście z owiec moich. Owce moje głosu mojego słuchają. I ja znam je, i one idą za mną. I ja daję im żywot wieczny i nie giną na wieki. I nikt nie wydrze ich z ręki mojej. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy nad wszystkich. I nikt nie może wydrzeć ich z ręki Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Wypowiedział się Jezus. Przyszli do Niego ludzie i powiedzieli do Niego, jak długo będziesz nas trzymał w niepewności. Jeśli jesteś Chrystusem, powiedz. Jezus mówi, ja powiedziałem wam, tylko wy mi nie wierzycie. Nie wierzycie mi. I mówi do nich tak, dlatego mi nie wierzycie, bo nie jesteście z owiec moich. Zobaczcie, Jezus w ogóle nigdy nie miał problemu z tego rodzaju wypowiedziami. Często dzisiaj ludzie się zastanawiają, czemu ktoś mi nie wierzy? Czy brakuje mi namaszczenia? Czy Jezusowi brakowało namaszczenia? Nie brakowało mu? Ale mu nie wierzyli. Poziom namaszczenia nie oznacza, że ktoś ci uwierzy, albo ktoś ci nie uwierzy. To nie ma z tym nic wspólnego. Namaszczenie może z ciebie kapać. A ludzie ci nie uwierzą. Bo to nie od ciebie zależy, czy ci ktoś uwierzy. Rozumiesz? Nie od ciebie to zależy. Jezus mówi, powiedziałem wam, a nie wierzycie mi. Dlaczego mi nie wierzycie? No mówi, i zobaczcie, co on mówi. On nie mówi, nie wierzycie mi, bo jesteście zdemonizowani. Nie wierzycie mi, bo jesteście zaburzeni. On mówi tak, nie wierzycie mi, bo nie jesteście z owiec moich. On walił z grubej rury. On w ogóle stał i mówi tak, jak ktoś mi nie wierzy, to nie jest mój. Moi są ci, co mi wierzą. Oni mnie znają. Oni słyszą mój głos. Jezus nigdy nie próbował przekonać ludzi do siebie. Nigdy. Nigdy. Dlaczego? Bo się tak nie robi. Bo to jest nienormalne. Bo nie po to Bóg dał wolną wolę człowieka, żeby tą wolną wolę w jakikolwiek sposób blokować później. Jezus powiedział, że te owce, które są Jego, są absolutnie i dogłębnie zdeklarowane na Jego osobę. I w związku z tym są absolutnie bezpieczne. Absolutnie bezpieczne. Jesteś bezpieczny. Uwierzyłeś Jezusowi. Jesteś Jego owcą. Nie ma niczego większego nad Jezusa. Żadna siła demoniczna nie jest większa nad Jezusa. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy od wszystkich. Ojciec twój w niebie jest większy od wszystkich. Jak będziesz się dzisiaj modlił, to powiedz, Panie Boże, ja jestem Twój, nic mnie nie wyrwie z Twojej ręki, nic mnie nie odłączy od Twojej obecności. W moim życiu nie wydarzy się nic takiego, co by było w stanie w jakikolwiek sposób doprowadzić mnie do zejścia z Twojej drogi. Jestem Twoją owcą, znam Ciebie, Ty znasz mnie, a Ojciec nasz w niebie większy jest niż wszystko wokół. Niech Twoja modlitwa dzisiaj będzie przepełniona wiarą w to, że kiedy narodziłeś się z Bożego Ducha, to zacząłeś pisać nową historię Twojego życia. Nie masz nic wspólnego ze starym człowiekiem. Diabeł jest mały, diabeł jest słaby, diabeł nie ma żadnej władzy do Twojego życia, ponieważ Ojciec, który pociągnął Cię do Syna i zjednoczył ze sobą, jest większy niż wszyscy. Niech Twoja modlitwa będzie dzisiaj modlitwą pokazującą, że się z tym zgadza.
Oh,
Thank you.
Ziemi. Mateusz Łagomski, chodź. Jest Mateusz. Ale się boicie mówić, ja ściągam
wstanie z waszych rąk i zasuwie z waszych ust. Mówcie prawdę, mówcie prawdę, mówcie prawdę. Powiedz, będę mówił prawdę, będę mówił prawdę, będę mówił prawdę, będę mówił prawdę.
Oh,
zawsze na Twoim ołtarzu będzie leżała najlepsza ofiara. Najlepsza. Zawsze niech na Twoim ołtarzu leży najlepsza ofiara. Najlepsza ofiara. Nie przynieś Bogu nic kulowego, nic lewego. Przynieś wszystko, co pierworodne. Ojcze, ja modlę się, aby zawsze na każdym ołtarzu palił się ogień. Niech pali się ogień. Kura rabasa kolorowo sokerne bez żomeka rabasa ekonomosko kolorowo sega rabasa kolorowo sega rabasa szamaka tala rabasa tenerene bez sege tenerene bez sato tolorowo so dajcie o tym chodzi się kamaste kala rabasa kolorowo so kamaka kala rabasa tolorowo so kere kamaka rabasa kare. Cokolwiek widzisz, nie bój się tego, ponieważ zwyciężysz. Romo habrados lego desea. Twoja wiara zniszczy każdą przeciwność, którą napotkałem twój wzrok. Amen. Oh,
Jeżeli masz, spójrz teraz sobie na ręce, jeżeli masz złoto albo olej, do przodu przyjdź do mnie. Każdy, kto ma, to znajdzie złoto albo olej na rękę. Stawajcie przodem do ludzi, z przodem. Każda osoba, która znajdzie złoto albo olej na rękach. Stawajcie przodem do ludzi. Sfilmujcie im ten olej i te złoto. Przelećcie tutaj. Sfilmujcie im to. Potrzebuję teraz osoby, które są chore. To potrzebują uzdrowienia. Najpierw niech ktoś im sfilmuje to na rękach, co mają. Weź kamerę, przejdź przed tym. Zatrzymaj się przy każdym na chwilę. Osoby chore, które potrzebujecie uzdrowienia. Jesteś chory na cokolwiek. Masz chorobę w ciele, chorobę w myśle. Stań naprzeciwko tych ludzi. Troszeczkę dalej, odsuńcie się, niech przejdzie ta kamera. Każda osoba chora, niech staje. Jeżeli boli cię coś w ciele, cierpisz z jakiegokolwiek powodu, fizycznego, psychicznego, chcę, żebyś stanął teraz przed tymi ludźmi. 2000 lat temu na krzyżu Golgoty Jezus Chrystus poniósł na sobie grzech i wszelką konsekwencję grzechu. Dlatego, żebyś mógł być zdrowy, mógł być silny. Ewangeliści, stańcie za tamtymi ludźmi. Kto jest ewangelistą, niech stanie za nimi. Za tamtymi ludźmi, którzy wyszli do uzdrowienia. Osoby, które potrzebujecie uzdrowienia, podchodźcie teraz. Niech osoby, które stoją z przodu, kładą na was ręce. Ewangeliści z tyłu, modlcie się. Uzdrawiajcie ich. Kładź na nią ręce. Po prostu kładź ręce. Kładź ręce. Ewangeliści z tyłu, modlą się. W imieniu Jezusa, my autorytetem Kościoła przeklinamy każdą chorobę i niemoc. Zdjęcie każdego demona. W imieniu Jezusa ogłaszamy w tej chwili moc krzyża. Moc krzyża. Ogłaszamy, że Jezus Chrystus, Boży Syn, ucieleśniony żywy Bóg, wziął na siebie każdy grzech ludzi i wszelką konsekwencję. Ogłaszamy, że Jezus rozchorował się każdą chorobą i niemocą. Poniósł każdy ból, każde zniszczenie w organizmie. Nakazujemy teraz, aby ciała wracały do normy, przeciwnie Jezus. Tkanki macie się odnawiać.
Panie Boga, gospodarka chorobą u każdego człowieka w imieniu Jezusa. Yeah.
Służba nie jest żadna. To, czego doświadczasz, tylko ty sam w tym nie jest Bóg, to diabeł. To jest to, o czym mówiłem się wczoraj. Ojcze, Jezusa Chrystusa, biorę autorytet nad wszelką nadwrażliwością. Ja zamykam wszelkie kanały, które zostały otwarte, a które mają być zamknięte. Ja zamykam to, co ma być zamknięte, a otwieram to, co ma być otwarte. Rozumiecie?
Jeśli jesteście w obdarowaniu proroczym, przynoście te rzeczy Bogu, więc Boże, chcę być klarowny. Moim pierwszym przyjacielem w mojej służbie to długopis i zeszyt. Długopis i zeszyt. Mam setki słów niewypowiedzianych jeszcze nigdy, bo jeszcze nie jest ten czas. Rozumiecie? Pierwszy przyjaciel to długopis i zeszyt. Bo my jesteśmy wszyscy widzący, widzący. My widzimy, bo mamy oczy. Oczy mamy, widzimy. Bóg nam otworzył oczy. W Chrystusie mamy oczy otwarte i uszy mamy otwarte. Widzimy i słyszymy. Uwielbiamy Ciebie, Jezus. Każda osoba, która odczuwa teraz, że jej pasja zaczęła gasnąć, pasja dla króci, dla szerzenia królestwa. Chcę, żebyś wyszedł tutaj, żebyś uklęknął, choć teraz. Stań tu przy słupie. Rabo się będzie modlił o was zbiorowo. Niech każdy, kto chce, uklęknie, nie się modli i przyjmuje od Boga namaszczenie. Chodź tutaj, stój tutaj. Stój tu, podnieś ręce na duszy. Pić teraz, pić, nie modlimy się, że ludzie sami się modlą, ich wiara działa.
chleba. Makata, makata, sila, la, 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 la. Nie moduj się. Zdrejdzę generalnie, duchowa rzeczywistość. Ona jest bardzo dobrze zorganizowana. Właśnie chleba. Wlewaj, wlewaj, o tak. Wlewaj z naczynia, wlewaj. Wlewaj. Oh.
Ciebie. On kropy jest, jak naprawdę jest, jaki wylądny, jaki to się jest. Bo Ty dałeś siebie mi, moje serce pokochało Ciebie. Według słowa Twojego, że godzin jest robotnik zapłaty Twoje.
same diabła i demony. Grzech i wpływ świata. Wyrzekamy się zafałszowania prawdziwego chrześcijaństwa. Jak Chrystus apostolski od Boże. Ojcze, w imieniu Jezusa ogłaszamy, że jesteśmy głową, a nie ogonem. Ojcze, ogłaszamy, że jesteśmy błogosławieni ponad miarę. Ogłaszamy, że jesteśmy chronieni, że kielich nasz przelewa się. Ojcze, ogłaszamy, że niczego nam nie zabraknie nigdy. Ojcze, ogłaszamy determinację dla Królestwa. Ojcze, ja mówię, wszyscy ludzie w zespole apostolskim Obóz Boży, ile ich jest teraz i ile ich będzie w przyszłości, są zaangażowani w 100% w służbę szerzenia Królestwa. Nie ma ani jednego bezrobotnego, Ojcze. Ojcze, w imieniu Jezusa, my wzbudzamy manifestację darów Ducha Świętego ludzi w zespole apostolskim Obóz Boży. Wszystkich darów Ducha Świętego. Ojcze, w imieniu Jezusa, my wzbudzamy kolejne urzędy. Ojcze, w imieniu Jezusa, my eliminujemy bunt, krągłość, nieposłuszeństwo, wszelki lek, głupotę i wszelką formę zwiedzenia. Zamykamy zespół na to. W imieniu Jezusa proklamujemy nad ludźmi odwagę, odporność psychiczną i siłę fizyczną. Ojcze, w imieniu Jezusa, ja mówię, że nikt, kto będzie w serce zaangażowany w zespół apostolski Obóz Boży, nie będzie miał problemów zdrowotnych ani finansowych. Nie odejdzie z tej ziemi inaczej, jak tylko syty dni i w chwale. Nie będzie miał wypadków i dziwnych zdarzeń losu. A ludzie przewrotni i źli będą się stale odtrzymali od takiego człowieka. Gdziekolwiek stanie jego noga, to miejsce będzie było oddane przez Ciebie, Panie. Czegokolwiek dotknie jego ręka, to będzie błogosławione, Ojcze, bo Ty tak powiedziałeś. Ojcze, w imieniu Jezusa ustanawiamy w tej chwili nasz pęd do doskonałości. Zupełne poddanie się łasce. Odrzucamy wszelkie prawo. W imieniu Jezusa. Ogłaszamy, że mądrość z nieba jest naszym chlebem powszednim. Oddychamy ją, Ojcze. Nie będzie wśród nas nikogo, kto jest nierozumny, nieroztropny, nierozsądny. W imieniu Jezusa, Ojcze, my rozciągamy perspektywę prorożą nad ludźmi. Rozciągamy ich duchowy wzrok i duchowy słuch teraz. Przez imię Jezus. Nowy język. Nowy język. Ja mówię nowy język. Język wiary. Język wiary, a nie język zaprzeczenia. Język wiary. Język wiary. Ojcze, w imieniu Jezusa, my jako zespół deklarujemy się nieść Twój sztandar. My mówimy, Ty jesteś nasz Pan, nasz sztandar. Ty jesteś sztandarem naszym. Ty jesteś sztandarem naszym. Ojcze, w imieniu Jezusa, my niwelujemy z zespołu wszelką plotkę po twarz, niesławienie, wyniosłość i jakąkolwiek formę podnoszenia flashbacków starej natury. W imieniu Jezusa my proklamujemy miłość. W imieniu Jezusa miłość. Ustanawiamy wokół zespołu granice z prawdy na zewnątrz i granice miłości wewnątrz. I ogłaszamy, że zły nie może tego przejść. W imieniu Jezusa. A teraz ustanawiaj to, co chcesz. To, co masz w swoim sercu. Teraz.
swoim słowem wiarę. Albowiem bezpiecznie jest Izrael w granicach swoich. A więc teraz, czego chcesz, Izraelu?
Thank you.
Moje serce pokochało Ciebie.